pani marszałek, szanowni przedstawiciele, księże Pelanie, szanowni przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, wszyscy szanowni państwo, zacni goście, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Warto było przyjechać, żeby zobaczyć to miejsce, zobaczyć śnieg, zobaczyć państwa, posłuchać muzyki, bo to jest chyba jedyny taki punkt w Polsce, który jest otwierany przy dźwiękach muzyki. Nie sądzę, żeby gdziekolwiek, a jest ponad 1500 takich punktów w tej chwili, które działają w Polsce, nie sądzę, żeby gdziekolwiek w taki sposób otwierano punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i za to chcę bardzo serdecznie podziękować, bo to też widać, jak to ten punkt staje się taką częścią tej społeczności lokalnej. On będzie takim ważnym miejscem, bo tutaj będzie prowadzone doradztwo dla ludzi, którzy po prostu tego doradztwa potrzebują. I taki jest sens tych punktów. My zmieniliśmy ustawę, to jest inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy, zmieniono ustawę niedawno, zgodnie z którą właściwie każdy może skorzystać z takiej pomocy. Oczywiście są pewne reguły gry, jeżeli chodzi o to, to już mecenasi będą doskonale informowali ludzi, którzy tutaj przyjdą, ale chodziło nam o to, żeby ten każdy człowiek, który nie ma pieniędzy na to, żeby skorzystać z pomocy prawnej, żeby mógł tę pomoc otrzymać od państwa poprzez tych ludzi, którzy tutaj tę pomoc będą świadczyli. Takich punktów w ogóle w Polsce jest, jak powiedziałem, ponad 1500, na Śląsku jest 183. To jest 180, bodaj trzeci albo czwarty punkt, który otwieramy. I na Śląsku jest dobra współpraca i z tych punktów korzysta bardzo dużo ludzi, bo rocznie tylko na Śląsku, w całym województwie śląskim to jest 50 tysięcy, a w całej Polsce to jest 500 000 osób. To jest bardzo dużo, chcę powiedzieć. Jako resort nadzorujemy te wszystkie punkty, jako odpowiedzialny za budżet całego resortu, także nadzoruję środki finansowe, które są kierowane. Wiemy, że to jest 5,5 tysiąca złotych, które przysługują w tej chwili. Ale no zobaczymy, te punkty są ważne, bo to dla ludzi to jest taka możliwość, ostatnia czasami deska ratunku. Jak nie mają gdzie iść, to przychodzą właśnie do takich punktów i pomoc uzyskują. I za to chciałem bardzo podziękować tutaj pani wójt i wszystkim radnym, władzom tutaj gminy Istebna, ale także powiatowi, bo to dużą rolę powiat odgrywa, lasom państwowym, bo tak jak słyszę, tutaj włączyła się cała społeczność lokalna i wszystkim ludziom, którzy po prostu zainicjowali, bo moja rola to jest tylko przyjechać i przeciąć, a tak naprawdę to nie ja za to odpowiadam. Tutaj ludzie, którzy to stworzyli dla tej społeczności lokalnej. Ja tylko mam przyjechać i po prostu państwu za to serdecznie podziękować i niech się to miejsce rozwija dla dobra tej społeczności lokalnej. Bardzo dziękuję za to, co państwo zrobiliście, że ten kolejny taki fajny akcent tutaj dla ludzi, taki prospołeczny powstaje. Dziękuję.